wróżba na cały tydzień od 28 czerwca do 4 lipca, czyli na ten tydzień właśnie końca czerwca i początku lipca. Witam serdecznie wszystkich Państwa w nowym tygodniu. Piękny tydzień letni, dużo słońca, dużo różnych pięknych energii. I proszę Państwa nadal o subskrypcję mojego kanału, feedback, tematy, lajki, komentarze, czy karty rezonują z Państwem, z Państwa sytuacją. Dziękuję serdecznie. Proszę również o kontakt prywatny ze mną przez e-mail w razie indywidualnych czytań. Dobrze, więc zobaczmy sobie, kochani, co przyniesie nam ten tydzień. Ogólne tendencje kart. Postawiłam już 7 kart Tarota i spójrzmy, co będzie właśnie w tygodniu i w weekend. Czyli tutaj mam 5 kart na dni robocze i 2 karty na weekend. Powiem tak ogólnie tutaj, że tendencje są bardzo widoczne od razu. Bardzo dużo kart Münzen, czyli monet. Kart talarów, czyli kart właśnie monet. To znaczy, żeby realnie w tym tygodniu stąpać po ziemi, mieć właśnie realne jakieś plany, przemyślenia stanowcze, takie właśnie, tak jakby stąpać właśnie twardo po ziemi, realnie, tak, realnie właśnie obmyśleć wszystko. Chodzi tutaj, że mamy dużo kart właśnie związanych z monetami, co też oznacza, kochani, że mamy się skupić na swoich planach zawodowych, swoich właśnie tutaj różnych planach związanych z finansami, być może nowa praca, nowe rozmowy kwalifikacyjne, nowe umowy o pracę, też może różne jakieś tendencje takie do nowych właśnie różnych takich tutaj kontraktów, które przyniosą lepsze finanse, czy awans w pracy, nowe stanowisko, nowa szansa na podwyżkę. No na pewno jest tutaj już widoczne, że mamy 3 karty monet. Mamy w poniedziałek od razu króla monet, we wtorek 8 monet, czyli 8 monet i w piątek as monet. Czyli już mówię, że w poniedziałek musimy, czyli dzisiaj już mieliśmy też kartę cesarzową na poniedziałek, narodziny nowych planów, nowych projektów, też płodność, jeśli chodzi właśnie o nowe różne tutaj pomysły. Tutaj też mówi dzisiaj karta, że zaczyna się tydzień właśnie bardzo mocno od króla monet, czyli mamy pomyśleć o finansach, o pracy, mamy myśleć przedsiębiorczo, tak? Mamy być pracowici, praktycznie myśleć, planować. Mamy być konsekwentni, realistyczni, zdyscyplinowani, realnie stąpający po ziemi. Również myśleć, no nie mówię, że czy przez pryzmat skąpca, ale mamy również myśleć o sprawach finansowych, materialnych. Mamy być też sprytni, jeśli chodzi o pomysły, różne właśnie plany związane z polepszeniem naszych finansów i pracy. Mamy właśnie być też realistyczni, tak? Realistycznie myśleć właśnie o wszelakich tutaj finansowych i zawodowych sprawach. I mamy właśnie pomyśleć o rozwoju spraw finansowych lub właśnie tutaj w kierunku pracy, rozwoju pracy, kariery, tak? Chodzi również o to, że mamy dobrze w tym tygodniu jakby zastartować z różnymi planami na przyszłość. Musimy spróbować coś odbudować, tak? Jakąś właśnie tutaj lepszą pracę, lepsze finanse, lepsze pieniądze, by dostać, należy oczywiście nie tylko planować, ale
startować, zainicjować różne tutaj nowe właśnie plany, wcielić w życie nasze pomysły. Być też oczywiście pracowitym, to jest bardzo ważne, o czym tutaj mówi też ósemka tych monet. Mówi, że mamy się nie bać przed czymś nowym, ale mamy się wykazać pracowitością. Mamy zapracować właśnie na swój sukces. I być może zaczniemy to w małych kroczkach, tak? Ale że to przyniesie jakby bardzo duże, dobre plony, rezultaty, tak? Tej pracowitości. Że ten nowy start musimy właśnie krok po kroczku odbudować. Czyli w tym tygodniu właśnie skoncentrować się nawet na tych małych kroczkach, ale do sukcesu, do stabilności, do bezpieczeństwa finansowego i w pracy. Czyli nowe też spróbować, nie bać się właśnie tej nowych jakichś zmian, planów, tak? Coś nowego właśnie zbudować, nie blokować przed nowymi zmianami, jeśli chodzi o nową pracę, nowe jakieś tutaj podania o pracę. Też nowe kwalifikacje, widocznie nowe coś musicie się być może douczyć, nauczyć. Nie bójcie się tego, jeśli chodzi o jakąś nową pracę, gdzie jeszcze musicie nabyć dużo umiejętności. Nie bójcie się tego, nie zamykajcie się na to. Właśnie w tym tygodniu powinniście coś nowego zastartować, pokazać jakieś nowe, widocznie tutaj wasze predyspozycje, talenty, tak? I w przeciągu 8 miesięcy przyniesie to bardzo dobre rezultaty, jeśli w tym tygodniu zakasacie rękawy i zaczniecie właśnie bardzo dobrze działać. Szanse na dobry rezultat, na sukces, szanse na szczęście, by swoje cele właśnie tutaj zrealizować, tak? Musicie z taką pewnością siebie podążać w kierunku właśnie tych zmian na lepsze, jeśli chodzi o finanse, pracę, stabilność, bezpieczeństwo. Także jest w tym tygodniu szansa na nowe rozpoczęcie właśnie czegoś związanego ze stabilnością, finansami, polepszeniem się waszych tutaj sytuacji rozmaitych, tak? Jeśli ktoś pyta o związek, oczywiście jest tu też szansa. As der Stäbe, czyli As Buław. As Buław mówi też o szansy, o szybkiej akcji, czy w rozwoju właśnie zawodowym, czy w rozwoju właśnie stabilnych związków. Ponieważ jeśli ktoś tutaj mówi, nie, ja nie pytam o finanse, o pracę, ja mam super pracę lub mam swoją działalność gospodarczą, nie potrzebuję niczego zmieniać, okej. Okay. Ale być może też jako właśnie szef swojej własnej działalności gospodarczej możesz mieć też w tym tygodniu nowe pomysły, by zarobić więcej pieniędzy, nowe projekty, nowe jakieś tutaj zupełnie innowacyjne, różne idee, prawda? Które przyniosą Ci dobrą sytuację finansową Twojej działalności gospodarczej czy więcej pieniędzy po prostu. W tym aspekcie należy też to właśnie w tym kierunku rozwinąć. I chodzi o to, że jeśli ktoś pyta tutaj o sprawy, które mają się potoczyć w tym tygodniu związane właśnie z karierą, z pracą, z polepszeniem waszego budżetu, Buław mówi też o szybkim tempie, aktywności w tym zakresie, tak? Czyli macie być aktywni, nie tylko, że karty wam coś mówią, ale pasywnie leżycie na kanapie i jecie chipsy i patrzycie w telewizor, to oczywiście nic się nie wydarzy. Naturalnie proszę myśleć o tym logicznie. Tutaj jest pobudka do działania. Buław mówi o szybkiej akcji, aktywności, niesamowitym potencjale, prawda? Potencjale właśnie tu płodności, by narodziło się coś nowego. Tak jak na tej karcie, kochani, tutaj na tej buławie rodzą się nowe zielone listki, czyli dopiero ta aktywność, nowy początek jakichś inicjatyw, jakichś projektów, jakichś działań przyniesie Wam na pewno tutaj efektywne właśnie rozkwitnięcie, sukces. Także też jeśli chodzi o miłość, jeśli Państwo tutaj niekoniecznie są w sprawach finansowych,
niekoniecznie szukają rad w sprawach zawodowych, finansowych, także o miłość, jeśli chcecie zbudować coś stabilnego, co ma przyszłość, tak, co jest tutaj długotrwałe, co właśnie będzie związkiem opartym na takim fundamencie stałym, tak, coś stabilnego właśnie, dającego Wam bezpieczeństwo, to musicie w tą stronę zadziałać, musicie w tą stronę właśnie być aktywni, tak? Dać szansę na rozwój, rozkwit związku, na poznanie kogoś nowego, czyli wychodzenie na randki, szukanie, być może jakieś nowe pomysły, tak? Zameldowanie się na stronie singli, szukanie, stworzenie nowego jakiegoś profilu właśnie na stronie singli, poszukiwanie, czyli aktywne działanie w tym kierunku. Czyli w tym momencie, jeśli będziecie aktywni, będziecie mieli odwagę na coś nowego, to będzie szansa na sukces. Też chodzi o to, by właśnie tu pomyśleć o sobie, czego Wam brakuje, czy właśnie w pracy, w finansach, w związku, czego Wam brakuje, by właśnie to jakby zrealizować w tym tygodniu, czy zacząć realizować. Chodzi również też, byście byli szczęśliwi w tym tygodniu, byście mieli pozytywne wibracje, byście swoje sukcesy, nawet jeśli to są małe kroczki, byście się tym cieszyli, radowali, byście to doceniali, byście to zauważali, byście również umieli się cieszyć własnym szczęściem, tak? A nie tylko pesymistycznie blokowali lub mieli tylko złe jakieś tutaj myśli, ponieważ wtedy blokujecie swój sukces. Jeśli chodzi o weekend, to mamy tutaj Rita de Kelsie, czyli rycerz kielichów, czyli tu może jakieś emocje, może ktoś się tu pojawić, czy Wasz partner przyjdzie z emocjami do Was, czy będzie walczył o związek, czy Wy powinniście walczyć o związek, czy powinniście właśnie Wy być w tym modusie właśnie jako walczący rycerz o Wasze uczucia, Wasze ideały, jeśli chodzi o związek, romantyczność. Tutaj pokazuje ta karta szczęście w miłości. Bardzo taką przyjazną, piękną atmosferę emocjonalną, uczuciową, harmonijną właśnie tutaj w związku atmosferę. Jakąś taką przyjemną fazę w związku. No, rycerz, waleczny rycerz kielichów walczy o swoje ideały, o swój romantyzm, swoje uczucia. Właśnie ma takie principie, priorytety jak miłość, harmonia, jakby taką radość, feszczenizm, czyli zrozumienie, szczęście, walczy o swoje uczucia, właśnie już chyba wspomniałam, tak? Także tutaj na weekend przyjdzie właśnie coś pięknego, uczuciowego. Być może kogoś poznacie lub z Waszym partnerem, z którym jesteście, z Waszym małżonkiem, z którym jesteście, będziecie mieli szansę tutaj zawalczyć o związek, zawalczyć o Wasze uczucia. Walczcie, pokazujcie swoje uczucia i właśnie będzie to też tutaj rezultat bardzo pozytywny, jeśli chodzi właśnie o uczucia, miłość, romantyczne jakieś momenty, ty w weekend się coś może rozwinąć. Musicie mieć cierpliwość. Wszystko, co zasiejecie w tym tygodniu aktywnie, z pozytywną wibracją, tak, z pozytywną energią, musicie mieć również na koniec tygodnia cierpliwość, opanowanie, że te sprawy właśnie przyniosą dobre rezultaty. Tak? I musicie być, jakby osiągnąć taki balans w sobie, równowagę, harmonię. Nie możecie być jacyś chaotyczni w tym działaniu, tylko spokojni, harmonijnie, przepraszam za tłumaczenie, bo tłumaczę właśnie szybko teraz na polski z tych kart, więc mam taki dużo myśli właśnie o tym. Chodzi o to, że harmonia jest ważna w tym tygodniu, zdrowy rozwój spraw, tak? Ale również właśnie też cierpliwość, by poczekać na rozwój tych spraw, by poczekać na, jak to się rozwinie, jak te nowe pomysły, projekty się rozwiną. Także
na pewno musicie mieć właśnie tą cierpliwość, ponieważ jeśli zaczniecie pisać podania, czy walczyć o nową pracę, nowe zarobki, nowy awans, wiadomo, że nie będziecie mieli od razu jutro już rezultatów, trzeba na to czekać, być opanowanym. Także ten tydzień na pewno zapowiada się, kochani, harmonicznie, harmonijnie, szczęśliwie, ale też musicie znaleźć w sobie taki balans, spokój wewnętrzny, działać z taką pewnością siebie i z taką właśnie bardzo pozytywną energią i również musicie, kochani, jakby tak płynnie właśnie załatwiać te sprawy, bez jakiejś presji, tylko z taką radością, prawda? I wtedy przyniesie to dobre rezultaty. Także dobry tydzień się zapowiada. Skoncentrujcie się na pracy. Tutaj też przestroga taka kart, monet, by uważać, by nie za lekkomyślnie wydawać pieniądze lub nie za lekkomyślnie właśnie tutaj działać w sprawach finansowych, tylko tutaj raczej właśnie nie być takim niedojrzałym w tych sprawach, jakieś, prawda, nie pokazać się ze strony jakiejś takiej dziecinnej, infantylnej, niedoświadczonej, wręcz przeciwnie, macie zachować się jak król monet, tutaj tak jak pokazała karta właśnie na początku tego czytania, czyli uważajcie, by pokazać się nie z takiej strony właśnie lekkoducha, lekkomyślnego, który nie umie zarządzać pieniędzmi lub nie ma doświadczenia w pracy. Nie pokażcie się z tej strony, nawet jeśli nie macie w jakiejś pracy doświadczeń, musicie dopiero nabyć kwalifikacje, nie pokażcie się jakoś lekkomyślnie, infantylnie. No ta karta też mówi o nowych początkach, czyli jakieś nowe początki w tym tygodniu będą dobre, jeśli chodzi o finanse, pracę. Jednakże uważajcie, żeby być właśnie w tej energii króla monet, czyli jako osoba doświadczona, elokwentna się pokażcie, zdecydowana, pewna siebie, jako osoba, która ma właśnie tutaj talenty takie przedsiębiorcze, która umie pracować samodzielnie, umie zarządzać pieniędzmi i w pracy różne ma talenty organizacyjne, także pokażcie się z tej strony, nie pokażcie się jako jakiś lekkoduch czy lekkomyślna osoba niedoświadczona. Także w związkach szukajcie coś stabilnego, prawda, co Wam zapewni bezpieczeństwo na przyszłość, a nie jakieś tam takie frywolne, lekkie tu romanse, ponieważ one w tym tygodniu raczej tutaj nie są właśnie pokazane w kartach, tylko coś stabilnego, coś solidnego na przyszłość, co przyniesie długotrwałe, dobre efekty. Tego, proszę Państwa, Wam życzę. Dobry tydzień, konkretne plany, konkretne tutaj działania w stronę sukcesu, ale również opanowanie, harmonia i spokój, balans. Wszystkiego dobrego na nowy tydzień, kochani. Wszystkiego najlepszego, dobrego tygodnia. Proszę o subskrypcję, komentarze, feedback, czy karty rezonują z Państwem, czy moje czytania właśnie do Państwa przemawiają. Proszę o abonament mojego kanału i o lajki. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.